Witam w takim razie na kolejnej sesji Warhammera. No i Ralf zgłosił się na ochotnika do przypomnienia tego, co się wydarzyło ostatnio, zatem słucham. A więc, na początku, po spotkaniu z Tentem Owi, no i wyjaśnieniu, o co tak naprawdę chodzi z tymi całymi listami zastawnymi, ustaliliśmy, że naszym następnym celem powinno być udanie się na spotkanie z hrabiną Weroniką Sandler, no i znalezienie równie tajemniczej, co lubieżnej siostry Owiego. Wpierw udaliśmy się do kantorku, gdzie mieliśmy nadzieję spieniężyć kamień dostarczony do pokoju Tenta, notabene gustownie zapakowany w głowę Andersa. Okazało się, że wielki szmat... Tyle, że ewentualnego kupca trzeba będzie szukać i czekać na niego pewnie do następnego wieczora. No a jeśli chodzi o samo spotkanie z hrabiną, no to hrabina powitała Grudę i Laruxa, bo tylko oni zdecydowali się wykosztować na opłatę bramną w świątyni Ranalda. Tak? Ranalda. Dokładnie. Hrabina Sandler okazała się przebywać w świątyni wraz z hrabiną Amelią Black, jednakże obie pozbawione były swego odzienia. No i w tym takim stanie pokornego i skromnego oraz zapewne pobożnego obnażenia przed obliczem Boga oddawały się żarliwej modlitwie, składając w ofierze swą wzajemną gorącą namiętność. Czemu towarzyszyły jęki, no podobne jękom pokutujących samobiczowników, więc było bardzo pobożnie. Hrabina Amelia przejęła pałeczkę w dyskusji i wykazywała chęć, żeby przejąć no jeszcze ze dwie. Ostatecznie zakończyło się jednak na tym, że Gruda i Lerux, choć rozebrani do rosołu, wbrew zachętom do modłów nie dołączyli, tracili siłą odebrany im kamień, który okazał się być jakimś kamieniem zmieniającym przeznaczenie. No i za wyjątkiem i tak znanej nam już informacji o tym, że sposób na spieniężenie tych całych weksli ma niejaki kapitan Craig, Gruda i Larux w sumie wyszli ze świątyni z niczym. Można by powiedzieć, że kamień poszedł psu w dupę, no gdyby nie to, że no w sumie nie kamień, a palec hrabiny i nie psu, tylko Grudzie. No i hrabina stwierdziła, że możemy zatrzymać nawet całość wartości tych weksli, a nie tylko 10%, jak umawialiśmy się z Tentem. No ale w sumie nie wiada, na ile poważnie należy traktować taką obietnicę. No i po tym spotkaniu znów spotkaliśmy człowieka bez twarzy w czarnym płaszczu. No i ta cała postać nam pokazała, tak wskazała palcem, palec elektorki, a potem zniknęła w tłumie. Ale w sumie stwierdziliśmy, że i tak nas tam nie wpuszczą. Argument, że jakaś postać w kapturze nam wskazała palcem pałac, no to raczej strażników nie przekona. No i następnie uznaliśmy, że trzeba się wybrać do labiryntu, żeby znaleźć tą siostrę Tenta. Powrót do labiryntu był w miarę bezproblemowy, ale... No ale pobyt tam już mniej. No tej całej lubieżnej strzyganki to nie znaleźliśmy. A banda Łysego i sam Łysy zupełnie inaczej wspominali nasze poprzednie spotkanie. Cygankę, czy też strzygankę, tak? Z uporem lepszej sprawy. Łysy ciągle mylił z zupełnie inną jakąś dziewczyną. Twierdził w dodatku, że ta cała strzyganka wyjechała z Nuln 3 dni temu. Czyli w sumie, reasumując, 2 dni przed naszym spotkaniem z nią. No i wyjechała ponoć na południe. Aby ją śledzić, udaliśmy się do kamienicy, która nie miała na sobie żadnych śladów po ostatnich rozróbach. Usłyszeliśmy wycie wilków, co w sumie nas zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się ewentualnie bobrołaka, a bobry przecież nie wyją. Schroniliśmy się w budynku tym, no i który okazał się być pełnym trupów. Po chwilach takich no, pełnych grozy i trzęsieniu portkami przez całą noc, bo dookoła trzęsło się wszystko, drapało i szurało, no to po tej całej nocy napotkaliśmy na korytarzu człowieka, który ciągnął za sobą własne jelita. No i zdołał tylko tam wyjęczeć przed śmiercią, że
Ulryk go pokarał i że zabiły go cienie grzeszników. No i później właśnie tak o świcie z budynku uciekły jakieś trzy nagie kobiety, ze którymi próbowaliśmy wołać, próbowaliśmy je gonić, ale nic nam z tego nie wyszło. No i po tym wydarzeniu czym prędzej zwialiśmy z całego tego labiryntu. Wróciliśmy do karczmy z chęcią ukojenia nerwów i odpoczynku. No a tam znaleźliśmy kolejne zgniłe ciało, prawdopodobnie należące niegdyś do Tentaujego. No i było w takim stanie rozkładu, które wskazuje na mniej więcej tydzień radosnego życia po życiu takich różnych robaczków i larw. No i w pokoju znalazł się też bilet dla nas, chyba dla nas, bo tam był na 6 osób, czyli pasuje, na barkę strzyganów, która ma wypłynąć dzisiaj wieczór. Zabraliśmy też te listy zastawne u jego, które on tam znalazł, jeśli się nie mylę. No i tutaj się pochwalę, że właśnie Ralf zorientował się, że coś się porobiło z czasem, bo z tego co pamiętamy w Nuln spędziliśmy zaledwie jakieś tam 3 dni, a minęło z 8, czyli w sumie cały tydzień. No i nie wiedząc o co o tym wszystkim myśleć, no postanowiliśmy odpocząć. Ralf i Edward postanowili się schlać i tam przy kuflu rozmawiali o tajemniczej przeszłości matki Edwarda. Gruda natomiast no, poszedł rozmówić się z Ambadonem, tak? Z rozmowy wynikło, że dał się ten nasz znajomy oszukać i opowiedzieć Lili o nas. Dostaliśmy też cynk o tam jakimś nowym zadaniu związanym z ubiciem trolla w pobliżu Wizenbergu. No w sumie w czyli chyba, z tego co pamiętam, w podobnych takich okolicach do miejsca, gdzie wypuściliśmy tamtego trolla no, tydzień temu. Przypadek. Zainwestowaliśmy go, no, jakby to tak ujął. Przypadek? Zapewne. Chciałbym powiedzieć. No i Lili zostawiła też u Ambadona jakiś tam bilet i sporo pieniędzy i kolejny list zastawny, że niby mu zapłaciła, bo był taki dobry, bo udawała widocznie jakąś tam prostytutkę. No i sugerujący, że właśnie znajdziemy ją, że da się ją znaleźć w Wissenbergu. No i w sumie sesja zakończyła się na tym, że poszliśmy wieczorem na tą całą barkę strzyganów. No i tam w tym tłumie tych wszystkich ludzi dostrzegliśmy Lili. To był taki cliffhanger. Dokładnie tak. No i tak też stoicie przed tą barką. Mignęła wam dosłownie w ułamkach sekund, można by to powiedzieć. Zdawało się, że przeskakuje z jednej barki na drugą, pomimo tego, że ani na jednej, ani na drugiej barce nie było jej widać. Podszedł do was jeden z prawdopodobnie strażników, prosił was o bilet. Stary, gruby, ledwo się toczył. Panowie, tak bilet to macie? Wyciągam zaproszenie na 6 osób. Widzisz, bierze w rękę, przegryza. Loża dla ważnych osobistości, mówię do niego. Mamy jak najbardziej, dla najważniejszych, proszę. I z chętnymi dziewkami. Dobrze prawi, na razie. Oczywiście, zapraszamy na bareczkę. No i prowadzi was na tą pierwszą z dwóch barek. Tam od razu wskazuje wam zejście w dół i rzeczywiście są, ciężko nazwać to wystawnymi lokalami czy jakimiś kajutami pięknymi. To są bardziej takie zbite z drewna malutkie pomieszczenia, gdzie w każdym z tych pomieszczeń są trzy prycze dwupoziomowe po prostu. Ani śladu po tej cygance nie widzimy. Ani śladu. Nie użyłem więcej, żeby skakała. A ze niestety. Którego statku przeskakiwała? Z Skoczyła tego, na który... co weszliście. Ale nie widać jej nigdzie na statku. Rozglądam się za nią. Jak tam? Co tu się tak ten glądacie w te... w moje włości? Nie twój interes. Ja się pytam tego gościa, czy ta barka przejeżdża przez... Znaczy się, którędy tu przejeżdżacie? Gdzie to miało nasze znalanie? Odwracam się do kompanów. Jak się ta wiocha nazywała? Wissenberg.
No właśnie, przez Wissenburg to przepływamy? No przepływamy my do Wittenhausen. Musimy tam stanąć na chwilę. Będzie tam jakiś postój. No, możemy zrobić. Bardzo dobrze. To zrobimy. Proszę. Dorzucam niby od niechcenia, ale jednak i staram się jakiś miły uśmiech na twarzy przywołać, chociaż pewnie mi nie wychodzi. Jeszcze musimy tylko poczekać, panowie, na jakąś tam ważną personę. Dobra. To my się rozejrzymy. Która ważna persona chciałaby w tej rozpadającej się łodzi płynąć? Taka, która, panie, czyni sobie dyskrecję poruszania się po niebezpiecznych traktach imperialnych. Tacy są na ogół wyjątkowo groźni. Nie mogę powiedzieć, kto to jest, ale jak tam ten, jakieś macie zaskórniaki, to mogę wam powiedzieć, co tam inni mówią, a że ja tam też coś wiem, to mogę wam dopowiedzieć. Przewracam oczami, już ostatnio próbowali ze mną takich numerów. Ja mówię do niego, ile razy na trzy przepłynięcia tą barką jest tak, że musisz się bronić przed kimkolwiek. Jeszcze raz. Ile razy, teraz mówię do niego wolniej, sylabując wszystkie wyrazy, na trzy razy jak tą barką płyniesz, to musisz się bronić przed jakimiś napadami i innym cholerstwem. O, kto by strzyganów chciał okraść? Dobra, widzę, że rozmowa z nim dalsza nie ma sensu. A co to te strzygany? Zagaduję go, zmieniając szybko temat. Patrzę zdziwiony. Pan to, widzę, w historii to nie zna, bo plemiona były kiedyś za dawnych czasów w Imperium. To, no i gdzie oni teraz? Pan? Tak, odpowiadam niepewnie. No, były te, które wszystkie znają i było też takie, którego nikt nie znał. No i to właśnie strzyganie. To super. Twój dar tłumaczenia jest niezrównany. Mówię. Niesamowita lekcja historii. Dobra. Tak czy owak. No to jak z tymi informacjami? No to jak tam, jakieś drobne macie? Nasze mięśnie to są nasze drobne. My się nie rozdrabniamy z nimi. Napinasz bicek? Wiadomo. I patrzę na niego. On tak się patrzy zdziwiony. Ciężko z wami się rozmawia. No. Chodziło mi o pieniądze. No, ale my na tym pokładzie to już sami w sobie jesteśmy walutą. O ile mnie nie zrozumiałeś za pierwszym razem. Dokładnie. Ale grupa najemna. Możemy cię na przykład ochronić grupa przed jakimś... Grupa najemna północ. Przed jakimś przypadkowym trolem, który mógłby chcieć zaatakować twoją barkę. Dużam oko do kompanów. Pewnie ją zniszczyć w szczępy, jak i tą wioskę, do której właśnie płyniemy. Chrząknąłem w stronę, której płyniemy. Tam już pewnie nic nie zostało. Akurat jak będziemy przepływać, to troll sobie kogoś wpakuje pewnie w usta. Aha. No to jak? No dobra, to pogadamy później. Zastraszam go, kurde. Panie, ale nie macie tu żadnych... Ale nie macie tu żadnych robaków ani pająków na statku? Robaki? No tak widzisz, drapie się po głowie. Bo nienawidzę. Pchłe. No, a co, chcecie jakieś? Nie, trzymaj je wszystkie z daleka. No dobra, to będę trzymał z daleka. Ale mówiliście, że chcecie dziewczyny. Najlepiej te futrzaste, puszczę w niego oko. Ciężcy z was ludzie do rozmowy. Dziewczyny to chcecie, robaków nie chcecie, zdecydowanie. Interesuje nas tylko jedna, Lilia. Znasz? Przed chwilą doskakiwała. No, Lili, mówi chyba ci to nie coś... chcesz powiedzieć, że nie wiesz, kto pływa twoją barką. Ona pływa, ale... Ona ma...
60 lat! Panowie, no, dajcie jej żyć! Zabawi z tyloma chłopa, to by biedna nie przeżyła! A można do niej zaprowadzić takie... To nie ta... To dobrze, ale ona takich usług to nie świadczy, panowie! Matematyczny jest ten gościu. Dobra. Ale dobrze, prowadzę. No i rzeczywiście to... prowadzi was na koniec barki. Tam właściwie widzisz, jak siedzi stara kobieta. Bielmo na jednym i na drugim oku. Niczym nie przypomina to z labiryntu. Wiesz co? Kolor włosów, gdyby nie te siwe pasma przechodzące przez głowę, rzeczywiście bardzo podobne. Dawaj mu złotą koronę. Ale weź najpierw w pysk, żeby wiedziała, że nie ma żartów. Ty, starucho, trącam ją kuszą. I takie trz. O, widzę. Mi się znaleźliście mnie. No. Oż ty, to właśnie. Jednak ty. Mierzę do niej z kuszy. Co ci się stało? Że tak wyglądasz. Dzięki, kapitanie, odprawiam go gestem. Na pewno stawimy się po stronie twojej załogi, kiedy nadejdzie troll. Nie wiem, tak się... Ciężko powiedzieć, żeby nawet się patrzyła, bo Bielmo na tym jej oko właściwie pokrywa całe oko. Ciężko cokolwiek oprócz białych plam w jej oczach zobaczyć. Ślepa kurwo, oddawaj mu złotą koronę. Spokojnie, Alartos. Może nam opowiesz, jak to jest, panowie. Że ty jesteś już stara, a my dalej młodzi. Panowie. To, co widzieliście, to są moje sługi. Ja kieruję nimi wtedy, gdy posną w nocy, a księżyc na niebie jest na tyle silny, by dać mi siłę. A jak nie będziesz ich kontrolowała, to co będą robić? Lepiej nie sprawdzać. Nigdy nic dobrego nad kimś bez kontroli się nie dzieje. Zawsze złe rzeczy się dzieją. To ty nas zagoniłaś do tej chaty? Mrużę oczy. Ja wam pomogłam przeżyć. Gdybyście nie siedzieli w tej chacie, to pewnie was by nie było. Znaczy się, że... Czyli teraz mi chcesz powiedzieć, że ta złota korona to się już mi nie należy, tak? Złote korono nie dałeś mi, ja wtedy tej osoby nie kontrolowałam. Ciężkie słowo. To powiedz tej osobie, żeby mi oddała tą monetę. Sam będziesz miał okazję jeszcze jej to powiedzieć. Gdzie? Rozglądam się niecierpliwie po okręcie. Nie dziś, ale niedługo z pewnością ją spotkasz. Nie możemy się doczekać. Czy wiesz coś o tym, jakoby miała przedmiot, który pomaga wyciągnąć pieniądze z listów zastawnych? A może to ciebie szukamy? Nie obchodzą mnie listy zastawne, a rzeczywiście ta dziewka różne tajemnice skrywa, nawet takie, o których ja nie wiem. To do rzeczy. Czego byś chciała za to, żebyśmy mogli z nią na spokojnie porozmawiać? I gdzie ją spotkamy? Nie mi o tym decydować. Wyruszacie w dobrym kierunku. Moje zaproszenie do was dotarło. A do czego? Jakie zaproszenie? Wyciągam ten list. I ten, zwracam się do niej. Tylko czemu doręczyciel był martwy? To, czy ktoś jest martwy, czy żywy, to pojęcie względne. Ważne, że doręczył. Wiecie co? Nie podoba mi się ta kobieta. Ważniejsza jest inna rzecz. Też tak uważam. Macie ten zielony kamień. Niestety. Właśnie. Poczekajcie, kumotrzy. Możemy ci powiedzieć, podoba kto go ma. Podoba się, czy się nie podoba. Ja wiem, że takich kobiet czasem warto wysłuchać. I tak się zwracam do niej. Więc jesteś jakąś wiedźmą, tak?
nie do końca. Ja słucham tego, co różne osoby i nie tylko osoby mają mi do powiedzenia. Nie do końca. Już taki poznaliśmy. Chyba wiedźma, którą kiedyś znałem, mówiła podobnie. Powiedz ja nam, czym sama jest. Sama w sobie mocy, żeby prawić czary, nie mam. Ja tylko czekam na znaki i słowa, które co najwyżej mogę powtórzyć. Dobrze. A możesz nam wyjaśnić, bo strasznie mnie to nurtuje, kobieto, czym jest ten kamień i czy on ma coś wspólnego z tym, żeśmy, będąc w Nuln, jakoś nam dni zaczęły uciekać? Ciężko mi powiedzieć, dlaczego wam zaczęło uciekać. To nie jest ważne. Ważne jest to, czy macie ten kamień. Czego do mnie przynieśliście? A po co ci on? Mów, starucho. Ten kamień. Ogólnie. Ożywić. Nie jedno, a i też nie jedno zabić. Przestań gadać zagadkami. Konkret za konkret. Najpierw ty, a potem powiemy ci, gdzie jest nasz kamień. A potem Laruk się ruchnie. Ha, ha, ha. Jako arystokrata. Nie ma pierwszeństwa. Widzicie, przez przełęcz zimowych zębów zmierza wielkie niebezpieczeństwo dla Imperium. Ale żeby je zatrzymać, ten kamień będzie potrzebny. Konkretnie. Chłopcze, gdyby te słowa mówiły konkretnie, to ja i bym konkretnie tobie je powierzała. Jednak to, co ja usłyszę, to tylko mogę powtórzyć. Jak to zinterpretujesz? Rozumiem. A od kogo ta twoja informacja wypłynęła? Jak żyją informacje i jaką drogą chodzą, tego nie wiem. Wiem, że zamiast do miejsca, do którego zdążacie, powinniście pochylić się nad mężczyzną. Że jeszcze raz? Pochylić się nad mężczyzną. Nad jakim mężczyzną? Jak chcesz dowiedzieć, co się stało z kamieniem, to konkrety. Bo tak jak mówiłem, to ja nie różni. Mogę tylko powtórzyć to, co słyszałam. Nie Gruda, interpretować. Gruda, ja się akurat już wyznaję nad tym, jak takie kobiety rozumują. One nigdy nie mówią konkretami, odpuść sobie akurat to. No to spróbuj się z nią dogadać. No tak, Ralf faktycznie tak podchodzi do niej bliżej, tak przysiada na zydelku. Jak przede wszystkim się tak otrząkuje. Tak mówi, stara kobieto, powiedz mi wpierw, jak ci na imię. Nieważne jest moje imię. Ja i tak umrę. Jak my wszyscy, ale to chyba ci nie spieszno. Ja umrę jutro. Więc. A może dzisiaj? Nie, jutro. A nie jest dziś? Widzę, żeś nieroztropny, młodzieńcze. Tak, Ralf tak ręką tak powstrzymuje go, żeby więcej na razie nic nie mówił. Tak. No dobrze. Powiedz nam zatem. Proszę. O co chodzi? Jak to pochylić się nad mężczyzną? W jakim celu? Pochylić się, rozumiesz, tak jak jako... Tak mówiłem. Tak. Buzię mu masz dać. Nie wiem. Ja tylko mogę przekazać to, co słyszałem. Interpretować nie mogę. Jak będzie czas, z pewnością zrozumiecie. Jak nie, strata dla was.
To jeszcze ostatnia szansa na dojście do naszego porozumienia. Od kogo masz te informacje? Gdy zamykam oczy, różne istoty do mnie przychodzą i szepcą mi to na ucho. To, co wam przekazałam, od wilka słyszałam. Kim jest kuźwa wilk? Patrzę dziwnie na Latrosa. Tłumaczę mu, a co to jest wilk. No takie cztery nogi z futrem. Bójdy! Bójdy na resorach Stilei. No, ale co to są za resory? Od kiepskich powozów. Ja myślę, że ty masz takie wizje w snach, a Latros ma je na jawie. I przeważnie widzi śmierć i morderstwa. I moich dłużników. Przyznam szczerze, kobieto, że nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Też nie bardzo wiem, dlaczego nas tutaj wezwałaś. Znaczy się, chciałabyś kamień. Nie mamy go w swoim posiadaniu. Powiem ci tylko tyle. Za te wszystkie twoje tajemnicze słowa mogę ci powiedzieć tylko tyle. Jeżeli będziesz miał jakieś konkretniejsze informacje... Rozumiem. To wiesz, gdzie nas znaleźć. I za taką informację. Kamień jeszcze dzisiaj do mnie trafi. Myślałem, że od was. Super. To tak? W takim razie... A kto ci go podrzuci? No, czyli wiem już, kto będzie naszym gościem honorowym. No, Amelia Blanche. Tylko ona przyjdzie w... Właśnie Gruda powiedziałeś. Tylko ona przyjdzie w takiej obstawie, że nie, że musi się niestety obejść bez czołów ostrzegawczych. Dobra kobieta, niech śmieć, która do ciebie przyjdzie, będzie ci lekką. Ralf się tak rozgląda i tak. Albo i nie. Tam wspomnieliście o tej obstawie. I tak się rozglądam, czy ci strzyganie na tej barce, to czy nie mają takich jakichś... Jak oni wyglądają, ci strzyganie? Czy to są jakieś takie harde chłopy, czy jak? Nie, to są... Większość to jest takich, wiesz, cwaniaczków. Harlawe raczej, jakąś pałkę, czasem kilku z nich sztylety ma. Nie są przygotowani na wojaczkę, może tak. Ale gdy tak rozmawiacie tutaj ten, słyszycie stąpanie i to... Z pewnością ludzi... Kuń. Nie tyle co koni, ale ludzi na tyle wyszkolonych, że rytmicznie potrafią stawać stopę za stopą. Idziemy się im przyjrzeć. Ja myślę, że powinniśmy tutaj trochę przyczaić, zamiast od razu się zdradzać z naszą obecnością na tym statku. Co wy na to? Próbujmy przechodzić przez chwilę utrzymać naszą przewagę, którą przed chwilą żeśmy zdobyli. Edward to ogólnie tam z tego stał, miał to przymrożone oko i tak próbował słuchać tej rozmowy, ale nic nie mógł zrozumieć. Aż w końcu po prostu gdzieś tam poszedł w kąt, wyżygał resztę tej gorzały. No dobra, to co robimy? Schowaj się. Skakuj do wody. W sumie to będzie najlepsze w tym momencie, jeszcze za nie wypłyniemy. Przyczajamy się troszkę na tej barce i obserwujemy, któż to nadchodzi i kto to chce tutaj, że tak powiem, współuczestniczyć w tej podróży. Czy to na pewno, czy to rzeczywiście nasza Ameja Black, czy może jej kochanka, tutaj... księżna elektorka von. I widzicie, że panią Weronikę Sandler, hrabina tutaj Wittenhausen, wraz ze swoim orszakiem, to nie małą, bo 14 naprawdę zbrojnych ludzi stojących, właściwie otaczających ją. Weronika Sandler. Czyli kobieta, z którą marzyliśmy, żeby porozmawiać i wszyscy mówili, że i tak nam się nie uda. Widzicie, że ona wchodzi na tą barkę, co wy. Zajmuje właściwie większość pomieszczeń, ona i jej służba. Jedyne pomieszczenie przez nią niezajęte to wasze, te na barce. Nie mamy jej tutaj też w spisie, nie? Nie, jest. Kojarzymy ją, to ona nam odebra klejnot. Aha, to ona się nazywa. Tak. W sumie ta Amelia Black razem z nią, tak obie odebrały. Dokładnie. Ale że Starocha mówi, że dzisiaj otrzyma klejnot, no to pewnie od hrabiny. 14 ludzi, tak? Jak są uzbrojeni? Część z nich ma krótkie miecze, część z nich halabandry. Wypatruję
tego gnoja, który przysięgał na swoją śmierć, że uzyskam zapłatę. On był podwładnym nie Weroniki Sandler, a Amelie Black. Żałuję w duchu, że tak się było. Tak, ale... też tutaj strzyganie podchodzą do was, pytają się, czy jakieś sprawy macie do załatwienia w mieście, gdyż powoli wyruszacie. Nie, możemy ruszać, ale chcielibyśmy się widzieć z pewną Lilią, która tutaj wsiadała na ten statek. Mamy specjalne zaproszenie od waszej przewodniczki, która mówi, że macie nas do niej zaprowadzić. Ułuży jak pies, no ale nie pierwszy to raz. Tak się patrzy na ciebie. Ale... ona już wyruszyła kilka dni temu stąd. Jeżeli nie o to Lilię wam chodziło. Czy tylko mi się wydawało, że przed chwilą to wsiadała? Odwracam się do kompanii szybko. Mi też się tak wydawało. Chyba... A zatem? Zatem możecie jej szukać. Jak ją widzieliście, z pewnością musi to być. Po co mielibyście mnie kłamać? Właśnie. Ogólnie z całej tej zgadywanki, tej wieszki, nie zrozumiałem, ale to nie je mnie jedno pytanie. Jeśli ona mówiła, że umrze, a mówiła, że kontroluje te poczwary, to kto będzie w takim razie kontrolował, jak ona umrze? Czemu jeszcze w tym mieście ci już nie będzie? Będzie piękny i wspaniały chaos. Wiesz, Edwardzie, z mojego doświadczenia wiem, że lepiej nie myśleć o takich sprawach za dużo. Będę miał dużo pracy, dobrze płatnej. Jeżeli te poczwary są na tej barce, no to będzie się działo. No, dobrze byłoby się wykurować. Chyba jeszcze raz wrócę. Właśnie, ja podejrzewam, że to. I Ralf się tak bardzo ostrożnie często rozgląda i przypatruje się tym strzyganom i próbuje u nich wypatrować jakichś takich oznak, typu, że ktoś ma za dużo włosów na twarzy albo coś takiego. To rzuć proszę na spostrzegawczość. Okej. To trzeba... Tak. Na chwilę. No właściwie cóż. Nic ciekawego nie znajdujesz. Zwykli strzyganie. No i wyruszyliście. Ja bym chciał z ekipą zwracam się do moich ludzi. Mówię, czy się upominamy o pieniądze za kamień. Już i teraz. W końcu pewnie. Mamy jedną nieodwracalną okazję ku temu. Ja też mam księżna obiecała. Upomnieć, ale nie do niej, tylko do jej przyjaciółeczki. Ale ona obiecała, że nam zapłacą. Dobrze. Nie mylę. Ja po prostu żałuję, że ja się z tobą nie wybrałem wtedy do tej świątyni. Żałuj. Bo tak, wiem, tylko... No, powiedzmy, że ja się z panią hrabiną Amelią Black już znam. Jakim cudem? No widzisz. No, kiedyś na szlaku ją spotkałem i... To musisz razy trzy żałować. No i też tak widzicie, jak... I co? Tutaj co Weronika Sandler się przechadza po górze. Jest mi na pieniądze. Idziemy ją zagadnąć. Na spokojnie uprzedzając straż, żeby nie było jakiejś paniki, że zbroi się na niej zbliżają. To widzicie, ja się kimnę. Ja proszę, żeby się tylko bez broni podchodzili i... Pytałem się, czy mnie poznaje, jak nie, to ściągam gaszie. Jakim cudem ta hrabina ci jest winna pieniądze? Za kamień. Się patrzy. A, to... Później ci powiem. Z tym małym towarzyszem, tak? Słucham. No, przyszliśmy odebrać pieniądze za nasz kamień. Niezbyt rozumiem. Przecież umowa była, że pieniądze sami sobie za niego zdobędziecie. Zmieniliśmy warunki umowy. Czyli mówisz, że... że mamy sobie sami odgrzebać wszystkie listy, natomiast wszystkie one w 100% są dla nas. Tak? Dokładnie tak się mówiliśmy. Ponieważ nasza ostatnia negocjacja odbyła się trochę niesprzyjających dla mnie warunkach. Z gołą dupą. Rzecz ujmując prosto. Rozumiem. Tak jak powiedziałam. To, co znajdziecie, jest wasze.
zapłata według mnie uczciwa. Gdyż tylko od waszej inteligencji zależy... Nie, nie była uczciwa. My żeśmy już mieli kamień i mogliśmy go sobie sprzedać, a tak to musimy latać z jakimiś świstkami. Też prawda, rzeczy mój kompan. I to nic dodatku... tu nie jest w ogóle uczciwe. I do dodatku w takich łachach. Pokazuje na swoją wymiętą skórę, którą mam ubraną, podczas gdy ty chodzisz w towarzystwie takich oto odzianych w blachę. Rozumiem. Ale chyba zapomnieliście o jednej ważnej rzeczy. Rozmawiacie z hrabiną. No, rozumiem pani. Ale co to zmienia? To ja dyktuję warunki. Jak chcesz szepce, mnie o coś prosić, to szepce cicho, poprosić. Szepce cicho do grudę. Sierżancie, a jakby tak nasłać tutaj trolla? Troll by posprząta wszystkich tak raz, dwa. O co mamy cię prosić, pani? Ponieważ jak na razie, to zabrałaś nam pewien przedmiot i podyktowałaś swoje warunki już, a teraz mamy cię o coś prosić, tak? Nie. O jałmużnę. Źle się rozumiemy. No to... Wymieniliśmy się. Osiedź mnie jaśnie, pani. Wymieniliśmy się, klejnot, w zamian za obietnicę zarobku. Byłeś zachwycony, z tego co pamiętam. Niemożliwe. Moja pamięć jednak nie jest chyba taka dobra jak twoja. Ale nieważne, nic to po nas. No, widzę, że ta rozmowa donikąd prowadzi też. Odwracam się z miną, która mówi, że poważnie przemyślę pomysł. Ale tak, to sam. Tak, Ralf, jak Ruda się odwraca, to Ralf tak zostaje przed hrabiną i tak się nieśmiało tak kłania. I tak nieśmiało zagaduje, że pani, czy mógłbym o coś zapytać? Proszę, jeżeli nie jest to kolejne pytanie o pieniądze, słucham. Pośrednio w sumie jest, ale nie chodzi mi o pani pieniądze. Dowiedziałem się od Grudy, że znasz się pani z panią hrabiną Black. Ona mnie zna. Jeśli pani mnie zna i rad byłbym się z nią spotkać. Kim to jesteś, że cię ktoś tam zna? No, to jest sprawa, powiedzmy, hrabiny i nie do końca chyba byłaby zadowolona, gdybym za dużo o tym rozpowiadał. Po prostu chciałbym się... Chciałbym się z hrabiną. Jej sekrety to moje sekrety, słucham cię, mów. Powiedzmy, że kiedyś wyświadczyłem jej pewną przysługę i... Jaką? Obiecała mi... A, kiedyś spotkałem się z nią na szlaku. Taka tam mała... Mała przygoda. O, w jakim szlaku? Szczerze mówiąc, to już nie do końca pamiętam. To był jeden z tych dni, kiedy to biedny Zatem, byłem. Nie pamiętasz, to też chyba nic ważnego to nie było. Chciałbym tylko się dowiedzieć, gdzie mógłbym ją spotkać. Wątpię, żeby chciała ci się odwdzięczyć za coś, co nie było ważne. Dobrze, więc przepraszam, że zająłem cenny czas. Chyba, że jednak przypomnieć się było coś ważnego, wtedy możemy inaczej porozmawiać. Widzisz, że wyciąga kilka złotych monet z sakiewki. Weź 200. Słucham. Nie sądzę, że powinienem. To była jej, że tak powiem, sprawa taka... wstydliwa, chyba. Zatem tym bardziej powinieneś mi powiedzieć, bo to, żeś to bliska mi osoba, z pewnością będę chciał jej pomóc albo spłacić jej dług. Tylko powiedz, co tam się takiego wydarzyło, że ten dług zaistniał. Ja bardzo dobrze rozumiem, pani, że masz wielki... Na pewno... Wielkie serce, tak. I na pewno leży ci na tym sercu los hrabiny. Jak najbardziej.
No, ale musisz pani zrozumieć, że przysięgałem, że nikomu nie powiem. Jak najbardziej. Nikomu nie musisz mówić, tylko mi. A ja nikomu nie powiem, więc nikt nie będzie wiedział, że ty nikomu nie powiedziałeś. Więc twój sekret dalej będzie sekretem. Albo ci odetną rękę i będziesz mógł powiedzieć zawsze, że starałeś się zatrzymać tajemnicę. Chyba... Stukam go w plecy i mówię, to kurwa nie ma najmniejszego sensu, cicho. Tak, żeby nikt inny nie zrobił. Pora na nas chyba. No tak, tak przytakuję grudzie i mówię, przepraszam pani, obowiązki mnie wzywają. Dobrze. No i tak, tak odchodzę czym prędzej. Tak też, właściwie nic ciekawego na tej barce się nie dzieje. Powoli zbliża się noc. My byśmy chcieli tą starszą panią śledzić, żeby wiedzieć co się z nią dzieje. Ona jest w pokoju tam zaraz przy waszym, więc nigdzie nie ucieka. Byśmy chcieli obserwować, bo ona rzekła tam, że będzie miała dzisiaj wieczorem ten kamień, to może się go uda odzyskać. Jasne. To wystawiamy jakieś warty, kto tam wchodzi, jak tam wchodzi, kiedy i w ogóle. No i próbujemy jakoś to, że tak powiem, tą całą sytuację ogarnąć. Może się coś ciekawego zdarzy, co byłoby dla nas istotne. Tak też. Noc mija całkiem spokojnie. Poproszę tylko osobę, która stoi na warcie, o zrzucenie na spostrzegawczość. No to się tam zmieniamy, nie? Bo to całe no, tak jak mówię, kto na złóżmy drugą wartę stoi? Czekaj, to jest inta, nie? No nie. A jakiś punkt szczęścia mam sobie odużyć? O, proszę bardzo. Tak też stoisz tam przy pokoju tej kobiety. Nagle zauważasz, że zaczyna się krztusić. Masz wrażenie, że nagle znikąd wręcz własną śliną zaczyna się krztusić. To próbuję jakoś zbliżyć się. Ona jest jakoś, nie wiem, ma jakąś ochronę czy coś takiego? Czy... Nie. Żadnej ochrony nie ma. No dobra, to podchodzę pod jakieś okno czy coś takiego i zaglądam, co tam się dzieje. Na zewnątrz kompletnie nic się nie dzieje. Odpłyniecie po prostu rzeką. Nie, ja zaglądam do środka, co tam się dzieje, że ona się krztusi i tak dalej, to patrzę, czy... po prostu siedzi na łóżku i się krztusi. To się przyglądam temu dłużej, czy to krztuszenie zakończyło się brakiem jej oddechu, czy jak to jest? Nie, to nie jest tak, że to jest krztuszenie, które spowoduje, nie wiem, tam śmierć, czy coś, po prostu się krztusi, jakby coś jej wpadło do gardła. Ja generalnie to widzę, tak? Bym jej pomógł po prostu. Jakąś poświatę widzę? Coś takiego? Zielone by mnie światło interesowało. No dobra, to tym razem siadam przy tym oknie, ile się da jakoś zbliżej po prostu usadowić tej kobiety i czekam dalej. Jak tak siadasz, po chwili kaszlenie ustaje. To zaglądam. Słyszysz jednak u góry, jak coś zaczyna drapać o pokład. To jest to samo drapanie, które słyszeliście w labiryncie. Coś jakby tąpnęło, wskoczyło skądś. Jestem, no. Powoli po prostu porusza się po pokładzie. Czy ja jestem w stanie wejść tam do pomieszczenia, w którym ona leży? Tak, oczywiście. Tam nie ma żadnych jakichś drzwi zabrygadowanych czy coś. Ot, jest po prostu przesunięta taka przesłonka. No ale ona jest tam dalej, śpi tam czy tak, coś. Tak. No. To się ten. Widzisz, że też strażnicy hrabiny wychodzą. Tacy mocno zdezorientowani barykadują się na dole przed tymi schodkami prowadzącymi na pokład. Patrzą się na ciebie. Co tu jest? Co tu tam na górze? Siedzę sobie, nie krzycz, bo wszyscy śpią, mówię do niego. Gdzie są strzyganie? Bo ja wiem. Nie wiem, siedzę sobie na barce. Pod ścianą. Skąd mam wiedzieć, gdzie są wszyscy strzyganie? Co, nikogo nie ma? Rozglądam się. Nie. Na dole, pod
układem żadnego ze strzelionów nie ma. No, to chyba wszyscy zamienili się w wilkołaki i zaraz zaczną nas polować. Właśnie chyba jeden skrobie na dachu. Widzę, że tak się patrzy na ciebie. A idź ty wieśniaku! Wystraszyliśmy się przez ciebie. Coś takiego nie istnieje. Widzisz, że cię odpychają z lekką pokardą. Poza tym, który wisi nad tobą. Wychodzi na pokład. Roztwiera te takie drewniane drzwiczki, które zamykały ten dolny pokład. I gdy tylko otworzył prawe skrzydło, słyszycie łamanie kości. Wrzask. A nie mówiłem? Masa krwi, która wtacza się przez te otwarte drzwiczki. Wskakuję do tego pokoju tej starszej kobiety. W tym samym momencie też wszyscy, którzy spali, się budzą. Alarm! Do cholery! Alarm! Zaglądam do pokoju tej kobiety, wpadam. Próbuję ją obudzić. No i ona, widzisz, że ma strasznie przekrwione oczy. Tak jak wcześniej widziałeś bielmo na jej oczach, to tak teraz widzisz kropki krwi, które wędrują jej po gałkach. Jak da się je uspokoić? Nic nie mówi, jakby była w transie. Świetnie. Dobra, daję wpysk. My jesteśmy teraz jakby w swoich kajutach, tak? Dokładnie tak. Na tyle, żeby jej nie przetrącić karku, oczywiście. To proszę rzut na walkę wręcz. Jak cię to tam wyjdzie. Okej. Dobrze, nie dajesz dopy. Dobrze, nie dajesz dopy. Ach, ale nie dużo brakowało. No ale to nie trafiło mi, jak ona spała, czy tak? Trafienie tylko na to, wiesz, czy tam... Obejrzenie? Zbyt mocno nie przetrącisz. A to ręką, nie? To tam... Jasne, jasne. To nie, plus... Tutaj... plus nie, dwa. Nie rzucaj na obrażenia, chyba że tam chcesz ją zrobić. Nie, normalnie chcę po prostu odsucić. Ręka uzbrojona we włócznie. Kastet. No i widzisz, że rzeczywiście ocknęła się, patrzyć na ciebie. Panie! Czemu mnie zerwałeś? Co ty robisz? To potwory rozszarpują tutaj okolicznych. Teraz rozszarpią. Wyrwałeś mnie z transu. Mhm. Czyli taki był twój plan zdobycia kamienia. Świetnie. No i rzeczywiście. Słyszysz, że u góry rozpoczyna się krwawa jatka. Ci chyba strzyganie, którzy do tej pory byli, prawdopodobnie tak się domyślasz, stali po prostu ramię w ramię z tymi istotami. Tak teraz, w dzikim szale, one zaczęły ich po prostu miażdżyć, rozrywać. Nie słyszysz normalnej walki, słyszysz po prostu rozrywanie ludzkiego ciała. Na Melmidię, oddział! Bunkrować się, Dreryja. My się tam budzimy i słyszymy go, tak? Ja biorę tą kobietę i wyciągam ją z tego pokoju, zasłaniam się nią jak tarczą i wbiegam z nią razem do pokoju, w którym jest moja kompania. Gdy tak podniosłeś ją, zauważyłeś, że jej brzuch krwawi, jakby ktoś wbił w nią pazury. Bo się rozglądam szybko, czy w tym pokoju jest ktoś, kto mógł to nikogo zrobić. Nikogo nie ma. Gdy przynosisz ją do swojej kajuty, widzisz, jak kolejny raz ktoś wbijałby w nią pazury, jednak nikogo nie widzisz. Ale ja widzę, jakby to się działo. O, starucha zaraz wykituje. Na jawie? Słucham? To się, widzę tak, że jakby, nie wiem, niewidzialną osobę... Istotnie zowąd pojawiają się na jej ciele rany, a w ubraniu dziury. Co się dzieje? Pytam się jej. Mów, szybko. Niestety nic nie mówi. Ponownie zastraszam ją. Wicie wilków u góry. Dostaniesz wpysk. Co brzmi pewnie bardzo groźnie w tej sytuacji. No, dokładnie. W każdym bądź razie, nagle wasza barka w coś uderza. O kurde. Macie wrażenie, że powoli się zamurza. Na dolnym pokładzie, gdzie jesteście, pojawia się woda. Dobra. Ja się rozglądam, co robią, pływać. Co robią szczury pokładowe. Czy gdzieś, po hrabinę. Widać, że szczury uciekają. Po hrabinę i nasz kamień. Wszyscy kamień. Właściwie biegną w kierunku hrabiny i tam... Widzicie, że kotłują się przed wyjściem. Z jednej strony chcieliby wyjść na górę,
ale słyszą, że coś tam jest i się tego cholernie boją. Sama jazda! Nie pozwala im wyjść i każe im łatać dziury. Tak też idiotycznie robią, gdzie wpychają właściwie to, co wejdzie w te dziury. Utoniemy. Prawdopodobnie wpłynęliście na jakąś mieliznę. Utoniemy tu, idioci. Wy musimy stąd wyjść. Coraz rycerze... więcej wody jest na pokładzie. Zgadzam się z jakimś alternatywnym sposobem na wyjście stąd. Czy jakieś okienko, czy coś, co pozwoli nam się wydostać. Oczywiście są okienka, które w tej barce, które można po prostu troszeczkę poszerzyć. Szczególnie dla Raluxa trzeba troszeczkę mocno poszerzyć. Podlatuję do tej hrabiny i mówię, albo się przebijemy, albo tu zdechniemy. Myśl szybko, pani, bo drugiej szansy nie będzie. Ty zatykanie jakiejś dziur kompletnie się na charyzmę. Mija z celem. O Boże. To po prostu dzisiaj będziesz miał za dramatyczną sytuację. O, proszę. No i rzeczywiście, o kurde. Twoje słowa ją przekonały. Dosyć szybko rozkazuje pod wskazane przez ciebie okno, żeby ludzie halabandrami je rozwalali. Niech tak mi da mowa z opiece do boju. Ja tylko tak zerkam, ta starucha to już umiera, tak? Nie ma szans na przeżycie. Nie ma szans. To ją dźgam sztyletem i przeszukuję. Oh yeah. O, ale weźmie jakieś Z wytnij albo coś, żeby dobra, było epicko. Rzuć tylko na walkę wręcz. Gdy wbiłeś sztylet, czujesz, że wbiłeś w coś twardego. Sprawdzam, co to. Wkładasz rękę, tak? Bo to w środku jej brzucha jest. To próbuję to raczej wydobyć sztyletem, niż żebym wkładał rękę. Może to proszę rzuć na punkt obłędu, na siłę woli. Here we go. Okej. Ale fart. Szkoda, że nie zostaniesz tak chory. Rozcinasz jej brzuch. W środku, w jelitach, wgrzebujesz złotą koronę. Zielony kamień. Ten, który nas interesuje? Prawdopodobnie tak. Great. A czy to jest ten sam wielkościowo, który żeśmy mieli? Dokładnie tak. Biorę go. Nie wyjdąc, to po prostu znowu gdzieś tam na boku. Biorę go. Żygnąłem. I tak. Ale ochy, na co ty wyprawiasz? Biorę żeby go. Się w jelitach. Cicho bądź. Biorę go i podaję go grudzie tak, żeby nikt inny nie widział. Ja pierdzielę. Tym razem nie przetarguj go za jakiś bezsensowny układ. Po czym biorę i przeszukuję trochę dalej. To ja robię dwie rzeczy, nie? Nic innego nie ma. Pierwsze ty, mówię, kurwo. Przeszukajcie wszystkich szczygan od środka, na pewno każdy w nich ma taki kamień w środku. A drugą rzecz to po prostu chowam kamień do gaci. W każdym razie udało się wam wybić dziurę. W tym. I poproszę tutaj rzut na pływanie. No kurwa. Dobra, to ale ja oni może pójdą wybiegam na, dno. Na górę. Jaka jest sytuacja w ogóle? Bo jak wyglądamy, nie? Tak się składa, że akurat mam swim. Bo ja bym chciał jakby wyskoczyć w stronę brzegu. Czy ta rzeka jest tak duża, że... W stronę brzegu. Wiesz co, ona nie jest duża, tylko tutaj jest odcinek dosyć wartki. Więc kilka metrów minimum i tak będziesz musiał przepłynąć. Rozumiem. Punkt szczęścia. Panowie, jakby coś, to spotykamy się w Wilnenburgu w knajpie. Mówię do brygady, zanim zacznie wyskakać do wody. A co teraz rzuciłeś? No to czy woda nas pochłonie? Nie, no skacze jeszcze na ustach i haj. Aha. Takie pytanie, czy możemy coś tu wyrzucić, żeby właśnie pływało na wodzie i można było tego się trzymać? Choćby ciało. Czy ja to bym powiedział, że ja się nawet... Ja to bym powiedział, że ja się nawet niespecjalnie chcę trzymać na wodzie, tylko chętniej to bym nawet gdzieś się starał przez jakiś czas być pod wodą, zanim nie wyjdę gdzieś na brzeg, bo wolę być pod wodą, dopóki nie oddalę się na bezpieczną odległość od statku. Mhm. To ja wyjmuję kulę jeszcze na szybko z pistoletu i z rusznicy, po czym no jakąś tam oderwaną deskę, co tam ci odrywali z tych halabard, rzucam do wody i no nieudolnie próbuję, no wiesz, skoczyć na nią, się trzymać.
kurczowo. Dobrze, i tak, jeszcze poproszę tylko Alertos, chciałeś przerzucić, tak? Przerzuciłem, 67. Ach, dobra. Ostateczny wynik. Co mam rzucać na to? Też na wpływanie? Mhm. W każdym razie tak. Całkiem sprawnie udaje wam się wyskoczyć z tych barek. Zamieszanie jest okrutne, bo w międzyczasie do wody wskakuje jeszcze kilka tych dziwnych istot. Jak to wygląda? Jest to... Wygląda jak wilk, z tym, że 5-4 razy większe. Muskulaturę przypomina człowieka. Przynajmniej tak zdawać by się mogło, chociaż temu przeczy logika. Szarpiecie się z tym niemiłosiernie. Larux na oślep wali czym popadnie. Deski, co miał pod pachą, po prostu używa jako broni. Wycieńczeni po godzinnym właściwie taplaniu w wodzie, zziębnięci okrutnie, gdyż woda w rejku jeszcze jest zimna. Jeszcze czuć w niej roztopiony śnieg spływający tutaj z gór. Dopływacie do brzegu.